Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tak, za dwa dni przed nami mecz pierwszy ligowy. Cieszymy się bardzo, że inaugurujemy rozgrywki Ekstraklasy. Czekamy na to z niecierpliwością. Ta przerwa między sezonami była krótka. Na szczęście między naszym zespołem nie doszło do jakichś dużych zmian kadrowych. To są tak zwane derby, ponieważ Nieciecza jest bardzo blisko, dlatego tutaj czekamy z niecierpliwością, z ciekawością. Jedziemy na to spotkanie po to, żeby powalczyć o trzy punkty. I teraz jest czas na Państwa pytania. Pierwszy mecz. Wisiu, przedstawimy się. Jest Wisiu Mały TVP Rzeszów. Jest to pierwszy mecz, teraz troszeczkę przyjął ten zespół w trakcie przygotowań. Czy wszystkie myśli, to co było przygotowywane przed sezonem, czy dokończył trener, czy wprowadzał jakieś swoje zmiany? Oczywiście, jak są zmiany trenera, to generalnie każdy trener ma jakieś swoje przemyślenia, jakąś koncepcję. Pewne sprawy staraliśmy się zmodyfikować. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko wracamy do góry nogami, ponieważ została to wykonana określona praca trenera Gęsiora i idziemy też w tym kierunku. Dlatego czasu jest niewiele, nie ma co ukrywać. Myślę, że czas będzie również działał na naszą korzyść. Z każdym meczem ta nasza gra i sytuacja będzie wyglądała, uważam, jeszcze lepiej. Dlatego tutaj nie ukrywam, że tydzień czy dwa to jest niewiele czasu. Pewne modyfikacje zostały wprowadzone i mam nadzieję, że już w pierwszym meczu przyniosą określony skutek. Czy te zmiany kadrowe, które były w trakcie przygotowań, to były już trenera jakieś sugestie, czy też była taka sytuacja zastana? Wyszło tak, jak wyszło. Jest taka sytuacja, która miała miejsce. Trzeba decyzje różne uszanować, dlatego tutaj nie patrzymy wstecz, tylko patrzymy tylko i wyłącznie do przodu. Przelek są kilka innych scenarzy. Czym te kłanika może w związku z fajnie zaskoczyć? Czego najbardziej się obawiacie ze sobą? Czym może zaskoczyć? Zobaczymy. Najlepiej, żeby nas zaskoczył pozytywnie, tak? Czyli w postaci zdobycia trzech punktów. Oczywiście wynik jest sprawą otwartą. Doceniamy klasę rywala. Mam nadzieję, że poprzedni sezon pokazał już, tak, że zespół jest zahartowany przede wszystkim, bo utrzymał się w bardzo takich trudnych okolicznościach, dlatego o odporność psychiczną się nie obawiam. Będziemy dążyć do tego po prostu, żeby zmienić troszeczkę proporcje, tak? Żeby Stal zaskoczyła pozytywnie, jeżeli chodzi o sposób gry, organizację gry w ofensywie. Czego obawiam się Termaliki? Zespole Termaliki, powiem tak, no akurat miałem okazję w poprzednim sezonie rywalizować jako trener z Tomilocznym zespołem Termaliki. Wiem czego się spodziewać. Nie będę tutaj mówił głośno, bo odkryjemy wszystkie karty, dlatego jest to zespół, który awansował zasłużenie do Ekstraklasy, wzmocnił się jeszcze. Jest tam kilka zmian, ma doświadczonych zawodników, ale jest Beniaminkiem. Można powiedzieć teoretycznie, że jesteśmy faworytem tego spotkania, bo jest to zespół Beniaminka, ale zobaczymy, co przyniesie boisko, także tutaj jesteśmy przygotowani, zobaczymy, czy potwierdzimy to na boisku. Fakt, że to jest pierwszy mecz całego sezonu, od tego meczu rozpoczyna się cała liga, wszyscy na tą Beniaminkę i na tą stronę będą patrzeć, powoduje, że to jest dodatkowy stres, czy na przykład dodatkowe pozytywne emocje? U mnie nie, tak? Wiadomo, że sam kiedyś grałem w piłkę, także to jest normalna rzecz. Natomiast myślę, że być może tak, u niektórych zawodników będzie nas obserwowała praktycznie cała Polska, bo kibice się stęsknili za Ekstraklasą i jest to dodatkowa mobilizacja i mam nadzieję, że obejrzymy ciekawe piłkarskie spotkanie. Ja jeszcze mam jedno pytanie online, właśnie Miłosza Biniaszewskiego z gazety Codziennej Nowiny. Panie trenerze, jak pan wspomina rywalizację na boisku z Mariuszem Lewandowskim? Przypomnę, że w Ekstraklasie zagraliście przeciwko sobie 4 razy, z czego 3-krotnie pan schodził z boiska jako zwycięzca. No akurat tutaj z Mariuszem Lewandowskim nasze spotkania na boisku były sporadyczne, tak? Bo żeśmy się mijali, Mariusz potem wyjechał do Szachtara Donieck. Jest to zawodnik o określonej renomie, to nie trzeba nic dodawać, nic ujmować. Wielokrotny reprezentant Polski, środkowy pomocnik, może bardziej defensywny niż ja, natomiast mówię, no to już jest przeszłość. Fajnie i miło będzie się spotkać, porozmawiać przed meczem, ale na boisko wyjdą zawodnicy i to oni będą grali. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, obierzemy dobre spotkanie, będzie ileś sytuacji i oby to był korzystny rezultat dla nas. Czy to wszystkie już pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapraszamy.